W studiu Radia Ziemi Wieluńskiej gościmy burmistrza miasta i gminy Gorzów Śląski, pana Artura Tomale. Witam serdecznie. Witam serdecznie, dzień dobry. Panie burmistrzu, już coraz bliżej 1 listopada i dobra informacja dla mieszkańców gminy Gorzów Śląskich, a także tych, którzy będą przybywać na groby bliskich w 1 listopada, ponieważ ta droga przy tym cmentarzu została już wyremontowana i oddana do użytku w sierpniu, co znacznie poprawia dojazd z Kluczborka do Praszki. Przede wszystkim, ale to jest droga, która wjedzie przez środek miasta. Jednak największą bolączką w tej chwili w tym, co pan przed chwilą powiedział, to był po prostu taki nie do końca uporządkowany parking przy cmentarzu i przy okazji właśnie przebudowy tej drogi, to jest ulica Kluczborska głównie, zmodernizowaliśmy, a właściwie wybudowaliśmy z prawdziwego zdarzenia parking przy cmentarzu i stworzyliśmy dodatkowo 80 miejsc parkingowych. Koszty tej drogi to 2 400 000 zł. Znakomita większość tych środków pochodzi z unijnych dotacji i dofinansowania, ale także ze środków Starostwa Powiatowego. Wasz wkład znacznie mniejszy. Nasz wkład to jest tylko 400 000 zł na całą inwestycję. Jeśli chodzi o centrum miasta, bo już w ubiegłym roku rozpoczęliście pracę przy przebudowie dróg, ale nie tylko. Jak to na dzień dzisiejszy wygląda? Już wszystko zakończone? Te programy, o których ja wcześniej mówiłem również tutaj w Radiu Ziemi Wieluńskiej, właśnie zostały zakończone wszystkie, bo i budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jastrzygowice i na ulicy Oleskiej w Gorzowie Śląskim została zakończona w tym roku, jak również ulica Kluczborska, Rynek i wyjazd w kierunku Praszki do Drogi Krajowej. Następna większa inwestycja to przebudowa, modernizacja parku z podziałem na 3 strefy. Ta jedna strefa to był właśnie amfiteatr, place zabaw dla dzieci najmniejszych, później takich można powiedzieć średnich, takżeśmy to podzielili, amfiteatr. Część parkowa, czyli tam, gdzie to jest przewidziane głównie dla odpoczynku wszystkich mieszkańców, ale przede wszystkim osób starszych, gdzie można również zagrać przy stoliku w szachy warcaby, pod warunkiem, że się przyniesie pionki. I trzecią część, którą żeśmy właśnie w tym roku kończyli, czyli nazywamy to Zielona Sala Gimnastyczna, gdzie mieści się właśnie skatepark, czyli urządzenia właśnie takiego mini skateparku. Boisko do piłki nożnej, takie malutkie. Również boisko do piłki siatkowej o sztucznej nawierzchni i do badmintona. Tam też jest stolik do gry w tenisa stołowego, również w szachy warcaby. Miejsce, gdzie można porzucać do kosza, jak również taka ścieżka do przejazdu rowerem po krzywej takiej drodze. Tych inwestycji bardzo dużo. Między innymi w ubiegłym roku została oddana do użytku hala sportowa. Niektórzy mówią, że w niektórych miejscowościach te inwestycje właśnie w te duże hale sportowe, centra kultury wsi, to poroniony pomysł, ponieważ później to tak zwane pomniki. A jak to jest w Gorzowie Śląskim? Wykorzystywany jest ten obiekt w zupełności? Przede wszystkim decydując się na tą inwestycję i przekonując do tego naszą radę, to pomyślałem to w ten sposób, aby to było zlokalizowane w pobliżu jakiejś szkoły. No jakiejś, no akurat w Gorzowie to jest zespół szkolno-gimnazjalny, gdzie jest ponad 500 uczniów, a więc do południa jest to wykorzystywane przez szkołę. Jak również tutaj pozwalam i myślę, że to jest takie też porozumienie i pokazanie, że jest ta współpraca. Również uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej z Gorzowa mają możliwość korzystania z tej hali, jak również i z boiska Orlik. Po południu natomiast są tam zatrudnieni ludzie i instruktorzy, którzy zajmują się wszystkimi chętnymi, którzy chcą uprawiać sport. Przede wszystkim mamy właśnie drużynę siatkarską, która z trzeciej ligi B awansowała teraz do trzeciej A, a więc pierwszy sezon udał im się bardzo dobrze. Również pierwszy mecz im wyszedł, bo wygrali zdecydowanie, więc mamy tam drużynę piłkarską i taką trochę szkółkę siatkarską. Również jest szkółka piłki nożnej, zarówno i na hali, jak i na Orliku. Jest też piątoligowa drużyna tenisa stołowego. A oprócz tego jeszcze pani prowadzi zajęcia fitness i takie zajęcia gimnastyki korekcyjnej. Jeśli chodzi o to spektrum dyscyplin sportowych, które pan wymienił, to jest ono bardzo szerokie, ale jeśli chodzi też o kulturę, bardzo się staracie organizować te imprezy kulturalne, oczywiście w ramach tych środków, których no, wszędzie brakuje.
Bardzo dobrym posunięciem kilka lat temu, bodajże 6 lat temu w Pawłowicach było zorganizowanie na modłę monachijskiego Oktoberfestu w Pawłowicach w gminie Gorzów Śląski i impreza przyjęła się, co najważniejsze. Tak, ale to był po prostu taki motyw, który zobowiązał tych mieszkańców, którzy chcieli te imprezy wskrzesić, bo w Pawłowicach kiedyś odbywały się wspaniałe festyny, jeżeli chodzi o klub sportowy, który tam funkcjonował. Tutaj Pawłowiczanie zaszczepili się tym, że zorganizowali dożynki gminne i ta impreza bardzo się udała. Stąd też powstał pomysł, żeby zrobić jakąś cykliczną imprezę, ponieważ ja jestem mieszkańcem, który pochodzi z Pawłowic, w tej chwili nie mieszkam w Pawłowicach, a w Gorzowie. Stąd też widziałem, jak się to tworzyło jeszcze wtedy, jak tam mieszkałem. I naprawdę chylę tutaj czoła, bo tam też działa najprężniej stowarzyszenie, które powstało w samych Pawłowicach. Oprócz tego jest Grupa Odnowy Wsi, Rada Sołecka i Straż Pożarna, więc OSP. Wymyślono coś takiego, przyjęło się to i tutaj ku naszemu szczęściu, a może i naszemu też i zdziwieniu, jest to już w tej chwili impreza rangi wojewódzkiej, stamtąd również pozyskują dofinansowania na tą imprezę. Niektórzy mieszkańcy jeżdżąc po imprezach w regionie, przejeżdżając tą byłą granicę polsko-niemiecką, która przebiega wzdłuż rzeki Prosny, to widzą, że te letnie imprezy już w powiecie oleskim i dalej w Poprostszyźnie słyną z tych dużych namiotów. Ja w tym roku widziałem taki duży namiot, między innymi Lato na Marszową Nutę. Taka impreza była organizowana w gminie Ubince, w miejscowości Dzieczkowice. Czyli tutaj widzę, region wieluński czerpie od was te pozytywne rzeczy, żeby uniezależnić się od pogody przy organizowaniu otwartych imprez na powietrzu. Ja myślę, że to jest też spowodowane tym, że mamy kontakt ze sobą, bo na naszych dożynkach gminy w Dziekowicach właśnie była grupa, już nie powiem nazwy, ale grupa czy zespół, który występował z Popowic, czy również po prostu mamy kontakt z Dzieczkowicami poprzez to, że udało się wbudować w tamtym kierunku drogę asfaltową też z programu Schetyny. A więc te miejscowości przygraniczne mają ze sobą kontakt i wzajemnie widzą u siebie, co kto robi, czerpiąc z tego jakieś wzory. I nie tylko widzę, że jest to wykorzystywane z drugiej strony, czyli branie na modłę tutaj naszych imprez namiotów, ale myślę, że i potrzeba jest zaczerpnięcia tej kultury z drugiej strony, a więc te zespoły się pojawiają zarówno z Dzieczkowic, jak i Popowic, czy różnych innych miejscowości. Myślę, że to jest takie pozytywne i to daje obraz tego, że te miejscowości się kontaktują i chcą ze sobą współpracować. Wspominał pan o budowie tej schetynówki z Uszyc do Dzieczkowic, do tej granicy z gminą Łubnice. Pana cieszy to, że jest zamiar powrotu do finansowania 50-50, bo teraz ten ostatni rok to tak niekorzystnie było, bo tylko 30% dofinansowano z budżetu państwa. Powiem szczerze, że się ogromnie cieszę, ponieważ słysząc, że będzie tylko 30%, czy wiedzą, że będzie tylko 30%, świadomie zrezygnowałem z tego. Wszystkie trzy dotacje, które były w ramach 50%, wykorzystałem i właśnie zbudowałem drogi, których na pewno byśmy nie zrobili z budżetu gminy. A więc to są właśnie drogi łączące miejscowości, w tym udało mi się wyremontować jedną, czy dwie, można powiedzieć, ulice w Gorzowie Śląskim z tej dotacji. I na pewno jest to pozytywne i dla mniejszych gmin, na pewno to jest o wiele większy kąsek czy smakołyk do wzięcia niż tylko i wyłącznie 30%. Drogi gminne, ale także i drogi powiatowe przez te inicjatywy samorządowe, czy też program przebudowy dróg lokalnych, no też zależy od gminy, ale jeśli chodzi o drogi krajowe, to już niewiele macie do powiedzenia, bo zajmuje się tym Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad i chyba mieszkańcy, a szczególnie kierowcy przejeżdżający przez Gorzów, Praszkę, w stronę Rutnik, no to chyba mocno klną, bo takich kłopotów chyba się nikt nie spodziewał. Myślę, że tak, ale tutaj no ja jakby czujny, że drogi krajowe to się rządzą trochę innymi prawami, nie zezwoliłem na to, żeby zamknąć odcinek drogi. Jednak zgodziłem się tylko i wyłącznie, żeby wprowadzić najwyżej wahadłowy ruch, bo obawiałem się, że po prostu zostaną rozjechane wtedy drogi gminne, te drogi powiatowe, które niestety mają słabszą jeszcze nawierzchnię albo wymagają niektóre jeszcze remontów i to widać po prostu, że to jest ogromna inwestycja. Niemniej jednak ja staram się z drogami krajowymi tutaj współpracować i przy okazji tej przebudowy i tej
inwestycji. No my tutaj podpisaliśmy porozumienie, że dajemy wsparcie w rozbudowie oświetlenia, szczególnie w miejscowości Dębina, gdzie go właśnie przy głównej drodze nie było, i w części ulicy Byczyńskiej, czyli wyjazd w kierunku Praszki, gdzie też tego oświetlenia nie ma. A po tej modernizacji, przebudowie ono się pojawi. Stąd i przy projektowaniu żeśmy współpracowali, jak również teraz przy wykonawstwie. I jakie gmina środki tutaj wygospodarowała na ten cel? Na ten cel w tym roku mamy do zapłacenia 223 tysiące złotych, a na przyszły rok bodajże 60-70, razem to jest gdzieś w granicach 280 tysięcy złotych. Oczywiście po nowym przetargu, bo w starym przetargu była to mniejsza kwota, ale jak wiemy, tutaj firma zbankrutowała, ponieważ za te pieniądze nie dało się tego zrobić. Panie burmistrzu, na terenie waszej gminy jest sporo dobrych przedsiębiorców, dobrych przedsiębiorstw. Zresztą cegielnia Kozłowice, Cerpol, znana jest na terenie całego tutaj terenu centralnej Polski, ale także południowej Polski. Zresztą z tego, co można było słyszeć kilka jeszcze lat temu, w czasie tego boomu inwestycyjnego, ciężko było nawet kupić cegłę. Ale ja dążę do tego, żeby wskazać, że bardzo dbacie o przedsiębiorców, bo ja spoglądając na strony internetowe cyklicznie, co jakiś miesiąc, wciąż ogłaszacie o jakichkolwiek konkursach dla przedsiębiorców, o szkoleniach, czyli chcecie, żeby tą przedsiębiorczość pobudzić, bo jeśli jest przedsiębiorczy mieszkaniec gminy, to z korzyścią dla wszystkich. No przede wszystkim, ja bym chciał, żeby jednak sporo osób uwierzyło, że Unia daje w tej chwili duże możliwości i bardzo dużo właśnie pieniędzy jest na szkolenia różnego rodzaju, ale my staramy się po prostu zachęcić tych, którzy już prowadzą jakieś biznesy, do rozszerzenia swoich biznesów. Staramy się im w jakiś sposób pomagać, czyli uzbrojenie terenów, dojazdów, wyjazdów, czy zarówno w sieć wodociągową, jak i kanalizacyjną, ale również poprzez jakieś tam rozmowy z prywatnymi właścicielami działek, również zakładami energetycznymi, czy firmą, która zajmuje się rozbudową gazociągu. Jak również zapraszam, jeżeli jest to możliwe i jeżeli są na to pieniądze, na jakieś takie szkolenia dla tych najdrobniejszych przedsiębiorców, no bo nie da się ukryć, że Opolszczyzna sporo dotacji z Urzędu Marszałkowskiego przeznaczyła właśnie na wsparcie mikroprzedsiębiorstw, przedsiębiorstw, na turystykę. I szkoda, żeby po prostu te pieniądze nie zostały wykorzystane. Trzeba maksymalnie to wykorzystać, bo jeżeli nawet nie budują się zakłady pracy, to jest próba, aby pokazać to mieszkańcom, którzy nie mają pracy, żeby próbować się organizować i stworzyć własną działalność gospodarczą, własny biznes. My w tej chwili jesteśmy w trakcie rozmowy właśnie z jednym z przedsiębiorców, który ma wybudować zakład pracy w Gorzowie Śląskim. I o jakich miejscach pracy, o jakiej liczbie miejsc pracy mówimy? Trudno mi jest powiedzieć, bo to może być kilkadziesiąt na pewno miejsc pracy, czy na pewno kilkanaście, ale może być nawet i kilkadziesiąt. Zdradzi pan branżę? No jest to branża robienia tutaj wszelkiego rodzaju stelaży i akcesoriów metalowych do mebli. Miejmy nadzieję, że ta inwestycja powstanie. Ja tak przeglądając lokalną grupę działania Górna Prosna, do której należy gmina Gorzów Śląski, to pod wrażeniem byłem liczby wniosków na tak zwane małe projekty, bo tych stowarzyszeń, różnego typu organizacji jest ogrom i tych wniosków jest naprawdę bardzo dużo w porównaniu z innymi lokalnymi grupami działań, czyli tych liderów lokalnych, tych, którzy chcą coś robić, jest bardzo dużo w waszej gminie i to trzeba chwalić. Tutaj akurat udało nam się zaszczepić to w każdej miejscowości gminy Gorzów Śląski, a więc na 14 miejscowości mamy właśnie 14 grup odnowy miejscowości. Nawet coś podobnego stworzyło się w mieście, tylko że w samym mieście tego nie może być, mimo że Gorzów Śląski jest miasteczkiem do 5 tysięcy mieszkańców, a więc możemy korzystać z tych środków i bezwzględnie żeśmy to wykorzystali. Natomiast skupiłem się właśnie na tworzeniu tego w miejscowościach gminy Gorzów Śląski, w tych 14 wioskach, co jakby pozwoliło mi na poznanie potrzeb mieszkańców i szczególnie wprowadzenie tej tak zwanej oddolnej inicjatywy. Żeby nie było tak, że my wymyślimy sobie jakąś inwestycję, którą później po prostu mieszkańcy nie chcą.
oni mają sami do tego dojść, co im najbardziej potrzeba, aby im się lepiej żyło, lepiej mieszkało, aby mogli korzystać z przestrzeni publicznej przede wszystkim i tym mają się zająć te grupy, porządkowaniem tej przestrzeni publicznej, jak również obiektów, które tam jeszcze po prostu im służą. I to uważam, że to jest takie najfajniejsze i najciekawsze, dlatego też sporo jest tych wniosków właśnie w ramach małych projektów, bo w ramach tego można również zrobić wszelkiego rodzaju imprezy gminne czy festyny. Z tego jestem najbardziej zadowolony. Panie burmistrzu, już tak na koniec, krótko, od przyszłego roku wchodzi nowa ustawa śmieciowa. Od 1 lipca 2013 roku to gminy będą zobowiązane zorganizować wywóz odpadów od gospodarstw domowych. I tutaj pytanie, jak będzie zorganizowane, jeśli chodzi o pokrycie kosztów, to wszystko? Ponieważ są trzy możliwości. Od metra kwadratowego powierzchni mieszkania, czy też domu, od liczby, od osoby w gospodarstwie domowym, ale także też od metrów sześciennych tych śmieci. I też tu chodzi o to, żeby zróżnicować, że ci, co będą selektywnie te odpady oddawać, no to będą mniej płacić, jeśli segregują odpady, a jeśli nie, no to drożej. Jak wy planujecie to zrobić? Bo to się oczywiście wiąże, nie ukrywajmy, z podwyżkami dla mieszkańców. Oczywiście, to chyba w tej chwili spędza sen niejednemu burmistrzowi, wójtowi w gminach, ponieważ no, jest to diametralna zmiana i ciągle poszukujemy jakby takiego rozwiązania, które byłoby najlepsze, chociaż uważam, że w ramach ustawy żadne z nich nie jest najlepsze. Myśmy mieli swego czasu przed wejściem ustawy o odpadach odpłatność od osoby i uważam, że to był taki system, który mobilizował do tego, że mieszkańcy wkładali wszystko, co się da do kubów i te śmieci trafiały na wysypisko. Wtedy nie było jeszcze takiej, można powiedzieć, segregacji. Ta segregacja dopiero właśnie się rozpoczęła z chwilą wejścia ustawy o odpadach. Ale dzisiaj się zastanawiamy, czy właśnie nie wrócić do tego, bo uważamy, że ten będzie chyba najbardziej sprawiedliwy. Chociaż pracownik, który został zatrudniony do tego, aby przygotować wszystkie te dokumenty do wprowadzenia tutaj właśnie podatku śmieciowego, próbuje mi cały czas w tej chwili też udowodnić, czy nie zrobić systemu gniazdowego, a więc w iluś tam punktach, czy to miasteczka, czy wsi, ustawić właśnie kubły do segregacji odpadów, co jakby będzie się wiązało z tańszym odbiorem tych odpadów i dokładnym wysegregowaniem. Wtedy można po prostu te odpady sprzedać. Ale ja się obawiam, czy rzeczywiście mieszkańcy tutaj podejdą do sprawy bardzo rygorystycznie i podporządkują się i zaczną rzeczywiście mocno segregować te odpady na poszczególne frakcje. Bo tak, myśmy mieli taki system też gniazdowy w ramach wcześniejszego działania, ale mieliśmy problem, dlatego że przy tych kubach zrobiło się wysypisko śmieci. Bo każdy podrzucał. Tak jest, podrzucał. Niekoniecznie, ja nie podejrzewam tu też mieszkańców. Myślę, że jak się wprowadzi podatek śmieciowy w całej Polsce, nie będzie jakby tutaj zachęty, żeby śmieci podrzucać do sąsiednich miejscowości, do sąsiednich gmin. Dlatego rozważamy cały czas odpłatność od osoby, chociaż wiemy doskonale, że za chwilę może przestać funkcjonować obowiązek meldunkowy. Stąd też trudne to będzie jakby do ogarnięcia, bo wszystko będzie się związane z deklaracjami. Zastanawialiśmy się również nad metodą, żeby to zrobić od gospodarstwa domowego. Ale z kolei tutaj może to uderzyć wtedy w gospodarstwa domowe, gdzie mieszka jedna osoba. Szczególnie w powiecie oleskim, ale także na Opolszczyźnie to jest widoczne. Problem demograficzny, o którym dyskutowano ostatnio w Opolu, tak, na Uniwersytecie Opolskim, ale chodzi przede wszystkim o te rodziny, które wyjeżdżają za granicę i zostają te starsze osoby i one musiałyby ponosić ogromne koszty, bo przecież te domy są spore. Te domy są spore, to jest prawda. Jak ustalić tutaj odpłatność, jeżeli mamy dzisiaj zapłacić za wszystko, nie tylko za zbiórkę odpadów zmieszanych, ale właśnie i odbiór tych odpadów wysegregowanych. To jest problem właśnie też Opolszczyzny, w tym i naszej gminy, czyli wyjazdy za pracą, wyjazdy studentów czy do szkół średnich i te domy rzeczywiście są okrojone, jeżeli chodzi o liczbę mieszkańców w stosunku do tego, jakie mamy zameldowanie.
Panie burmistrzu, ja przede wszystkim życzę, żeby te problemy jakoś rozwiązać i żeby też one nie uderzyły po kieszeni nie tylko mieszkańców, ale i samorządy, bo przecież budżety gminy nie są z gumy i nie można je rozciągać w nieskończoność. Moim państwa gościem był burmistrz miasta i gminy Gorzów Śląski, pan Artur Tomala. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.